Klirek z Chorzów rozgromił u siebie MKF Solne Miasto Wiliczka 8-1 w meczu 18 kolejki futsal ekstraklasy. Hat-trickiem popisał się Wadim Iwanow, po dwie bramki zdobyli Mikołaj Zastawnik oraz Sebastian Leszczak i jedną Mateusz Omylak. Gola dla MKF-u strzelił Wojciech Przybył. Początek meczu w wykonaniu zespołu z Wieliczki bardzo dobry, nawet chyba mieli więcej z początku sytuacji od nas. No ale gdzieś licznie myśleliśmy te bramki i tak chyba po trzeciej bramce zespół z Wieliczki już chyba się lekko poddał i tak później te bramki strzelaliśmy dosyć łatwo. No ale cieszy fakt, że strzeliliśmy 8 bramek, tak? Gdzie nam się to ostatnio nie zdarza. Po blamarzu w środę. Dzisiaj taki może mecz na większym luzie i gdzieś to tak się skończyło bardzo wysoko. Pierwsza połowa, no myślę, że czasem mówią, nie? No Klirek uderzał jeden strzał bramce i strzelił 3 bramki, nie? Pierwsza połowa musieliśmy wykorzystać więcej sytuacji, które mieliśmy. Nie? Druga połowa, no to nie wiem, co się stało jeszcze, bo nie gadałem z chłopakami. Mówią, że taki mecz są meczu za 1,5 punktu, tak? Bo za 3 punktu będą później. Ale byłoby fajnie wygrać jakiś mecz teraz. W przerwie meczu skorygowaliśmy ustawienie, zeszliśmy do niskiej strefy, chcieliśmy grać z kontry i to się udało. Tak? Gdzieś w początku graliśmy agresywnie, te szybko łapane faule spowodowały to, że graliśmy chyba 10 minut z 5 faulami na koncie. No a druga połowa, tak jak powiedziałem, zeszliśmy niżej tych fauli, bo mało po naszej stronie zaczęły się pojawiać po stronie przeciwnika. No i fajnie, że te kontry były i je wykorzystaliśmy. Znowu nie zagraliśmy na zero, zaś gdzieś tam jakiś błąd, ja w końcu czekam cały czas na ten mecz, żeby zagrać na zero. Ale z drugiej strony jest to mało ważne, bo zdobywamy 3 punkty. Ostatnio w Wieliczce straciliśmy punkty i chcieliśmy się po prostu odbić. I bardzo się z tego cieszymy. No i teraz mamy bardzo ważny mecz z Toruniem. Rafał to jest taka pozytywna postać tego zespołu, odkąd tutaj przyszedł. Bardzo dobrze broni, a jeszcze jak jest okazja, to nie boi się iść i podjąć decyzji. Tak jak powiedziałem, poszedł, zrobił sobie akcję, wywalczył faul, tylko brakło, bo ładnie strzelił, brakło trochę szczęścia i byłaby jeszcze bardzo ładna bramka.